Chciałoby się tylko powiedzieć, jedziemy panowie, nowy zawodnik, nie ma białego, jest Okolicious i drużyna House chce chyba wykorzystać już te luki w obronie na bombsite B, jest właściwie rush bananem, granaty zwrócone, czy faktycznie zobaczymy to wejście, tutaj broni się Snatchy w tym granacie, ależ to podejście jest bardzo agresywne, Snatchy Vegi, eliminacja jak na razie tylko dla Polaków, rewelacyjna defensywa, zostaje DJL, ten łapie rotację, Okolicious złapany, ale co z tego, skoro bomba leży przecież na bombsite B, jeszcze jakaś walka, jeszcze strzały oddawane, DJL próbuje cokolwiek wyczarować, ale ma 6 punktów zdrowia, świetny strzał od Snatchy'ego, rewelacyjna runda. Ale jeżeli chodzi o chaos, ci mieli jakiś plan, bo aż 4 granaty oślepiające jeszcze w ich wyposażeniu, są kupione pistolety, mamy 2 kamizelki, ale Snatchy teraz strzałem w głowę, no jak na razie to wejście w 31 sezon SEA Mountain Dew League jest bardzo dobre, Gustafsson szukał, ale znalazł nie pistolet, lecz Snatchy'ego. Reakcja jest celowana, ale na to czeka Vegi, na to czeka również Snatchy, świetny strzał od tego zawodnika. I teraz podejście, kontakt na bananie, jeżeli chodzi o ustawkę, Virtus Pro, zobaczę może od góry. Znaczy wcelowany tak jak wcześniej, Okolicious czeka tylko jako support z grantem w ręce. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie, Snatchy na naszym ekranie. Powinien być celny strzał, idealna sytuacja, jak wcześniej. Snatchy, 2 fragi dla niego, więc jeszcze jest ten czas dla drużyny House. Czas również dla Vegiego, żeby dorzucić kolejny granat dymny. No i popatrzmy, co się teraz dzieje. Popatrzmy, co się dzieje, bo House podchodzi pod te granaty. Dwie osoby dorzucają granaty. Jest to wyjście przez smoka. Snatchy z fragiem. Relaksa na blisko. Ale Vegi może zdobyć eliminację. Jest headshot. Ależ ładnie to wygląda. Ta defensywa jest po prostu nie do przejścia. No i popatrzmy, co się dzieje na serwerze. 5-0 dla Virtus Pro. To wszystko na razie działa. To wszystko działa. A drużyna House. No jest w tym chaosie. DJL na blisko. Michu skraca. Nie ma czego oczywiście tutaj kolega DJL szukać. Baten agresywnie, złapany jest Okolicious, relaksa również z fragiem. I teraz robi się ciekawie, bo ja myślałem, że Michu skróci rampę. Zrobi tutaj robotę, zdobędzie kontrolę, zobaczy pakę, ale jednak tak się nie dzieje. Baten z kolejnym fragiem. Więc jednak ta kontrola zupełnie nie udaje się w wykonaniu drużyny Virtus Pro. No i co się teraz dzieje? To jest podejście pod bombsite B, który chwilowo odpuszczony przez Vegiego. Vegi musi jednak wrócić na swoją pozycję. Baten jeszcze łapie Snaxa. No teraz runda w wykonaniu drużyny terrorystów jest niesamowicie udana. Przed chwilą ich krytykowałem, tak teraz muszę ich oczywiście pochwalić. Baten, 3 eliminacje. Do domku tylko bardziej na dach. Na dachu co najwyżej może jakieś gołębie pocztowe, więc tutaj obrażeń żadnych. Ale agresja znowu od apartamentów, ależ wejście Plessena. 3 eliminacje po raz kolejny. No ta kamera może była niekoniecznie najlepsza, ale widzieliśmy to wszystko z takiego ciekawego ujęcia. Czy House faktycznie chce nam pod ten bombsite wchodzić? Jest to wejście, Plessen pobijany i ostatecznie zlikwidowany. Także ta podsadzka była skuteczna, jeszcze Vegi pobijał swojego rywala. Jak na razie to wszystko wygląda całkiem ok, chociaż trzeba przyznać też, że przecież House bombsite zajmuje i to tylko stratą jednego zawodnika. Snax jeszcze na bombsite B, a my zobaczmy bombsite B teraz atakowany przez Vegiego. Ależ ładnie teraz Vegi przeskanował jeszcze Frediego. Kolejne fragi dla Virtus Pro, także teraz bombsite B jest kontrolowany. Został już tylko relaksa jako snajper. Zobaczmy, czy jest w stanie cokolwiek ugrać. Flash dorzucony, ale jednak i na flashu był w stanie zdobywać eliminację. Teraz jest smoke. No i trzeba życzyć mu szczęścia. Oj, relaksa celuje w stronę Snatchy'ego. 37 HP, ale złapany Snax. Ależ tutaj blisko relaksa, relaksa. To jest gorąca sytuacja, ależ on był blisko po raz kolejny. Ale jednak Virtus Pro to wygrywa. Więc raczej wszystko powinno być ok. Granaty dorzucone, znowu zmiana tempa, znowu przyspieszenie w wykonaniu właśnie drużyny Chaos. Snatchy złapana, ale wcześniej na szczęście był w stanie zdobyć jednego fraga. Teraz Snax na czwartej pozycji. Musi uważać, boy short, long i jak atakowany Michu. Bardzo dobra pozycja, zawodnicy Chaos nie spodziewali się go właśnie w tej lokalizacji. I walczy jeszcze tylko Baten. Michu nie może tutaj pozwolić sobie na błąd, chociaż ten... Oj Michu, ależ to było niepotrzebne. Dlaczego on się nie schował głębiej? Daje to wyrównanie, 4 na 4. Znowu zostanie teraz zaatakowany bombsite B, bo cały skład już terrorystów jest właśnie pod bananem. Podejście jak na razie pod kontakt, granaty wyrzucone. Vegi znowu jest podsadzony, znacznie na dwójkach. Vegi jako pierwszy, 2 eliminacje, świetnie zrobił to Vegi. Jeszcze raz ten zawodnik i czy będzie kolejny? Kolejny również wpada, 4 eliminacje. Ale o tym jeszcze porozmawiamy, bo agresja na środku, Michu z jednym fragiem. Ale ten jeden frag to byłoby po prostu za mało. Jeszcze jakaś agresja na środku. Fragi wymienione. 3 na 3. Snax podnosi karabin snajperski.
Także nie wygląda to najgorzej, ale atak zaraz zobaczymy chyba pod bombsite'em B. Tutaj jest Vegi na jedynkach, Smoke na ziemi, fraguje jeszcze Batten. No szkoda teraz, że odrobinę nas oszukała kamera, ale Vegi sprzedaje swoją pozycję. To jest moment, żeby to Batten zrobił ruch, ewentualnie czekają teraz na błąd po stronie Virtus Pro. Okoliszy z Wyboilerze, to musi być... Nic nie mówiłem, to musi być frag dla Battena oczywiście. Ale trzeba mu kibicować, trzeba mu kibicować, tak jak kiedyś to... Magiczny Filip Nowokupski ugrywał takie rundy. Tak teraz może być to nowy nabytek drużyny Virtus Pro, Vegi, który znany jest z tego, że potrafi dobrze strzelać w chaos. Ale teraz to inny scenariusz, Plesen. Jedna eliminacja, tutaj musi uważać, bo on ma AWP. Tam wpadł jeszcze przecież frag od Virtus Pro. Teraz Plesen dojeżdżany, paka podkładana, więc start jest rewelacyjny dla Virtus Pro. Bomba leży, bombsite przejęty. Pytanie takie, co dalej? Michu patrzy na Banana, tam jest relaksa. Wolno zabiera się za to chaos, ale jednak pozycje zajmowane. Okolicze zaraz znaczy na blisko przy rakietach. I te pierwsze eliminacje mogą być kluczowe. Smoke pod Banana dorzucony. Kolejny flash, Plesen już się wychyla. Virtus Pro dalej trzyma się ambitnie na pozycjach. Teraz flash, znaczy jeden frag wpada, 3 na 3, Michu płonie, ale jednak teraz fragi wpadają dla Howdy Sports Club. Vegi, świetna pozycja, Vegi po raz pierwszy, Vegi po raz drugi, nie. Po raz pierwszy, ale czy jest czas? Michu od pleców, Michu musi pędzić! Batten to rozbraja! I Batten to rozbroi temu nowemu zawodnikowi po stronie Virtus Pro. Niech on ma ten moment dla siebie, niech on się wkręci w to spotkanie. Okolicious jest pierwsza eliminacja. Teraz pozycja jednak znana, Okolicious jednak walczy z Battenem bardzo ambitnie. Na spray jednak taki nie za bardzo skuteczny, ale znaczy jeszcze na boju. Jeden punkt zdrowia, czy jest czas dla Battena? Ale szkoda tej rundy. Więc pozycja i ekwipunek rewelacyjny, ale jednak ładne podejście dorzucone temu Lotow. Michu musi uważać, ale jednak przeskoczył, podskoczył, to wystarczyło. Pozycja już jest oczywiście znana, jeżeli chodzi o rywala. Plesen próbuje agresywnie podejść, znaczy już myślałem, że to się uda, ale jednak była sekuracja. Michu z kolejnym fragiem. Kolejny palak też dorzucony, no i teraz to wszystko już musi być przez Virtus Pro oczywiście wygrane. Dwa kałasznikowy jeszcze u chaos, ale powinniśmy zobaczyć przynajmniej próbę likwidacji jednego z rywali. Snacks na CT, ale od pleców jeszcze relaksa. Także tego już w pojedynku Snacks nie mógł wygrać. Znaczy wcelowany, tak jakby jeszcze myślał o tym, że może relaksa podejdzie, ale relaksa oczywiście się wycofuje. Michu chyba musi skapitulować, 20 HP. Relaksa tylko asekuruje pozycję, także może fraga nie zdobędzie, ale na pewno Michu musi eksplodować. Plesem wcześniej, dwa fragi z bombsite'u, no i teraz zobaczymy ten atak. 3 na 2, jeżeli chodzi o bombsite B. Teraz Plesem z kłopotami, Vegi, kapitalna robota! I mamy przewagę, bombsite zajęty, ale jednak trzeba uważać, bo cały skład Virtus Pro jest poobijany, paka już podkładana. Vegi jest przy bombsite'cie, Michu zmierza w kierunku ruin, jeżeli chodzi o Banana, tam krycie w wykonaniu Snatchiego. I co się dzieje? Co się dzieje? Relaksa się wycofuje. Dwa razy zestaw do rozbrajania. Vegi złapany, ale wycofuje się Freddy Frog. Czasu jest mnóstwo. Michu musi uważać, bo Batten jest przygotowany na blisko. No i co teraz się dzieje? Batten dołączył do relaksy. Czekamy na dojście od Gustafsona. Czy mamy granaty? Tak, jest jeden dymny, jest jeden wabik. Michu, to jest ryzykowne, ale to się musi udać. Michu, brawo dla niego! Snacks również to ratuje. No i Virtus Pro na to czeka. Virtus Pro czeka, aż skończy się smoke. Plesen na blisko. Pierwszy frag bardzo łatwy. Plesen! Tam są kłopoty. Gustafsson również fraguje. Musi być odpowiedź. Ktoś musi tego fraga zdobyć. Snacks. Dwa fragi. Ale rotuje, rotuje. Bardzo szybko relaksa. On ma tutaj maga. Bardzo napięte teraz momenty dla obu tych drużyn. Snacks w bombsite, znaczy już się wychyla jednak ten smoke, odetnie mu wizję. Co zrobi teraz Snacks? Wychylenie raz lewo, raz prawo, palak, Snacks! Próbował, ale jest jeszcze Snatchy, jest eliminacja. Ten mocno skanowany, jednak dwa punkty zdrowia Snacks. Paka, czy będzie czas Snatchy? No i co się dzieje? Paka rozbrajana i wybucha jednak! 15-15! Już jest na szorcie, paka podniesiona. Okoliczny z ładunek podkłada, Snatchy nie spodziewa się tego, że Plesen już jest na blisko. Ale Okoliczny jednak zmienia decyzję. Plantowana bomba jest w innym położeniu. Złapany Plesen, no i oko, proszę zobaczyć, to może być jego moment. Oko, widać kask, widać tutaj czapeczkę. Ale jeden na jednego, dalej nam w trakcie. No i niestety Okoliczny podskakuje. Podskakuje również Plesen, ale ten wykorzystał oczywiście snajperkę.
Respacete jest okoliczny, z który tego spotkania naprawdę nie może zaliczyć do udanych. Jest to podejście, jest sprawdzenie, ale relaksa z fragiem 5-2. Sny chyba jednak muszą zostać przełożone na dzisiejszą noc. Plecem z fragiem został tylko okoliczny, ten najnowszy narybek oczywiście zawodników Virtus Pro. Nie ma opcji, nie ma rady. Świetne starcie, piękny mecz. Brawa dla tych obu formacji. To się dobrze oglądało, to się dobrze komentowało. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur when you're working this hard.